to już poszło. Dobra, zima jest, tutaj jest ten czerwona strefa. Cześć, witam. Witamy serdecznie z FSO. Dzisiaj pierwszy etap... Pierwszy etap działania w pomieszczeniu. Nie daj się zaskoczyć. Ale już gadać, czy ja se gadam, kurwa, tak? Nie, no ja cały czas nagrywam. Aha, dźwięki wyłączę. Czy se pogadam, powiem jeszcze raz. Zaczynamy od pierwszy etap, to jest niska i wysoka gotowość broni. No i będziemy tutaj ćwiczyć i będziemy pokazywać wam, w jakich sytuacjach, w których momentach używać, powinno się używać według nas niskiej gotowości broni, a w jakich sytuacjach wysokiej gotowości broni. Przypomnę, niska gotowość broni jest w ten sposób, trzymamy broń, rękę mamy do, możemy tutaj operować ręką, czyli możemy przesuwać potencjalnego gościa, na którego wejdziemy, który nas zaskoczył przede wszystkim. Wysoka gotowość, czyli działamy na dłuższych dystansach, czyli taki dystans, tak jak widzicie tam, to tak jak tutaj jest około tych 8 metrów. W tym momencie działamy na wysokiej gotowości broni, bo po prostu mamy więcej czasu, możemy sobie na to pozwolić. W momencie, jak nie mamy czasu i ktoś coś może nas zaskoczyć, w tym momencie działamy na niskiej gotowości broni. Tu ważne jest na niskiej gotowości broni, aby wyrzutnik był skierowany do ziemi. No, z prostej przyczyny grawitacja w tym momencie bardziej nam pomaga w działaniu. I tyle. Pierwsze ćwiczenie, które zrobimy, to tak jak widzicie, podejdźmy. Pierwsze ćwiczenie, stańcie z boku, stoicie, nie bójcie się tak, jakby kamera nie gryzie. Stoicie, mamy dwa cele, cel pierwszy jest blisko, cel drugi jest daleko. Pierwsze ćwiczenie zrobicie statycznie, bez ruchu, drugie ćwiczenie zrobicie w ruchu. Czyli pierwsze ćwiczenie. Na komendę up jest lokalizacja celu. Macie blisko cel, który was atakuje. Wyjmujecie pistolet, przeładowanie i oddajecie dwa strzały. Bam, bam. Tak? Później. Ciekawe, już bez celowania. Widzi? Co? Bez celowania. Bez celowania. Tu nie ma czasu na celowanie. Dwa strzały, bam, bam. Widzicie gościa, który jest dalej. Wydajecie mu, tu nie wydajemy komendy, bo tu nie ma czasu na wydawanie komend, a więc nie wydajemy komendy. Jest, atakuje nas, wyjęcie, lokalizacja celu jest bam, bam. Widzicie gościa drugiego, który na was biegnie. Krzyczycie, stój, nie ruszaj się, wyrzut broni i dwa strzały w głowę. Tu staramy się, żeby wiadomo, te dwa strzały poszły w największą część ciała, czyli w korpus. Tam staramy się, żeby te dwa strzały weszły w głowę. To jest pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie. Pamiętajcie, że w momencie, jak tylko pierwszy raz przeładowanie jest broni i oddanie dwóch strzałów, po zrobieniu całej sekwencji wkładamy, już pamiętamy, że broń jest przeładowana, żeby nie było, że następuje przeładowanie. Jeśli coś takiego nastąpi, to nie zatrzymywać się, nie krzyczeć, o kurwa, ale odpierdzieliłem, tylko dalej ciągnąć ten... Sekwencję to. Co? Ten schemat. O, dalej ciągnąć ten schemat do końca. Żeby nie było, że jak zrobimy coś źle, dostaniemy impuls mózgu, że źle coś zrobiliśmy i się zatrzymujecie. Nie, bo później w realnej sytuacji też możecie tak zrobić. Że... No, doświadczony już kilka razy. Uwaga. Uwaga.